Witajcie kochani! Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę. Osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki. Pozdrowionka słoneczne. Wszystkiego dobrego. Artur. Dzień dobry Państwu, witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć wykład bardziej może troszkę dla kobiet niż dla mężczyzn, ale myślę, że każdy będzie mógł skorzystać. Mój wykład będzie zatytułowany Jak być pięknym i zdrowym. Zapraszam Was serdecznie. Ogólnie, słuchajcie, bardzo dużo ludzi uważa, że nasze zdrowie czy wygląd wynika po prostu z jakichś tam genów, wynika z tego, że mamy jakichś rodziców, tak? Wynika z takich rzeczy niezależnych od nas. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że nasza twarz i nasz wygląd to jest jedna wielka mapa różnych zapowiedzi. Ktoś tam pyta mnie, dlaczego ja akurat wiem, że ktoś tam ma chorą tarczycę. My na twarzy naszej mamy mnóstwo objawów i różnych zapisów, które możemy wcześniej jakby wychwycić, niż nawet dana choroba istnieje. Zobaczcie. Zazwyczaj jest tak, że osoby, które są piękne, ale nie mówię, że wymalowane, one są automatycznie zdrowe. Gdy nasza twarz jest piękna, my jesteśmy zdrowi. A jeśli nasza twarz taka nie jest, to automatycznie o czymś nam to mówi. Zobaczcie, w każdym miejscu na twarzy są różne struktury. Jedni mają zmarszczki, jedni mają jakieś bruzdy, jedni mają plamy. I teraz zauważcie, że twarz to jest jedna wielka mapa, z której możemy bardzo ładnie czytać. Bardzo dużo ludzi zapyta mnie, dlaczego akurat na przykład mam zmarszczki na czole, a ktoś inny na przykład ma zmarszczki na policzkach. Słuchajcie, to nie jest tak, że my mamy zmarszczki, bo się starzejemy. To na pewno. Na pewno jest też tak, że na twarzy, zanim w objawach takich typowych oraz typowo w narządach wystąpi dana choroba, to na twarzy ta choroba już będzie zapisana. Ona będzie na przykład zapisana za pomocą zmarszczki, za pomocą jakiegoś wyprysku, za pomocą jakiejś struktury, narośli albo jakiegoś przekrwienia. I teraz chciałabym Wam powiedzieć, że nasza twarz składa się z różnych etapów i z różnych części. Jeśli ktoś ma jakiekolwiek problemy na czole, to najczęściej to są rzeczy związane z jelitami. I bardzo dużo ludzi ma takie zmarszczki pionowe. I chyba nikt ich nie lubi mieć. Natomiast to są to ewidentne... Tak, dokładnie. Zaraz będę mówić o pionowych. Natomiast te poziome, ja to mówię, że to są zmarszczki przeżywaczki, bo my często przeżywamy. Natomiast ogólnie, jeśli zmarszczki występują na czole, szczególnie te poziome, to jest to związane z jelitami. I zauważcie, że najczęściej nastolatki, gdzie mają najwięcej wyprysków? Całe czoło w wypryskach. To znaczy, że w ich jelitach jest dużo grzybów, pasożytów, zanieczyszczeń różnego typu. Mamy też osoby, które mają zmarszczki ewidentnie między brwiami. I to wcale nie jest tak, że ta zmarszczka jest dlatego, bo się starzejemy. Jeśli ktoś z Państwa ma zmarszczkę między brwiami i jakiekolwiek zmiany między brwiami, to najczęściej związane jest to z dysfunkcją wątroby. I zauważcie, że im głębsza ta zmarszczka, im ona bardziej głęboka, tym świadczy to o tym, że ten problem u nas trwa dłużej. Przy oczach natomiast zmarszczki pojawiające się w tych tutaj elementach na skroniach związane są z pęcherzykiem żółciowym. Ale pęcherzyk żółciowy najlepiej sprawdzić jego sprawność w momencie, kiedy klękamy. Klękamy i jeśli szczelę nam kolano, to automatycznie świadczy to o czym, że na pewno coś z tym pęcherzykiem żółciowym się dzieje. A jeśli u nas na przykład występują jakieś bruzdy albo wypryski właśnie na skroniach, to bardzo często jest to związane właśnie z nieprawidłową pracą żółci. To może być związane z pasożytami, z dysfunkcją wątroby, ale też wielu różnych rzeczy. Ale zauważcie, mamy na przykład 5 kobiet w domu i wszystkie żywią się tak samo, a każda ma inne zmarszczki. No bo każdy ma inne tendencje i z tymi tendencjami się rodzimy. Natomiast tak jak powiedziałam, czytajmy tą naszą mapę, jaką jest twarz, dalej. Jeśli ktoś ma jakiekolwiek zmiany na policzkach,
często takie czerwone, rozgrzane policzki i tak dalej. To bardzo często jest to związane z pracą żołądka. Osoby, które mają wypryski szczególnie na policzkach w górnej części, to są osłabione żołądki. Natomiast w momencie, kiedy ktoś ma wypryski albo jakiekolwiek zmiany, czy zmarszczki, czy narośla troszkę niżej, czyli w tej części pod policzkami, powiedzmy, to są to zmiany związane z płucami, tak? Natomiast jeśli jakiekolwiek zmiany dzieją się na brwiach czy na ustach, to na pewno jest to związane z sercem. Natomiast jeśli chodzi o ten nasz cudowny nos, to jeśli jakiekolwiek zmiany dzieją się na nosie, to reaguje konfliktem jakimś negatywnym i jakąś chorobą trzustka. 100 z Państwa ma wypryski na nosie, ręka do góry. Dużo. I teraz zauważcie, najczęściej te wypryski są wtedy, kiedy najecie się słodyczy. I najczęściej są wtedy, kiedy reaguje u Was po prostu jakiś problem z trzustką. I teraz broda. Broda zawsze związana jest z ginekologią, a dzisiaj będę mówić przede wszystkim o zdrowiu kobiet. I ta ginekologia jest bardzo, bardzo istotna. Ale jeśli kobieta ma jakieś infekcje intymne, jeśli ma problemy z okresem, ze spóźnianiem się tych miesiączek albo z nadmiernymi krwawieniami, to dużo zmian będzie występować na brodzie tak zwanej, tak? Natomiast zobaczcie, dobra terapia i leczenie polega na tym, że wy wykonujecie sobie na początek zdjęcie twarzy, wykonujecie tą daną terapię i wykonujecie zdjęcie ponownie i wy widzicie, że wyglądacie młodziej. Słuchajcie, młodo znaczy zdrowo. Jeśli wasza twarz nie ma zmian, brustw, wyprysków, różnych dziwnych narośli, to znaczy, że jesteście zdrowi. A jeśli wy macie zmarszczki, to w ogóle nie jest kwestia starzenia. Starzenie swoją drogą, ale teraz tak. W zależności od tego, w jakim miejscu ta dana zmarszczka, czy ta zmiana powstanie, taki dany narząd odpowiadający jest osłabiony. I tak jak powiedziałam, wątroba, pęcherzyk, jelita, żołądek, płuca, ginekologia. I teraz obserwujcie siebie w lustrze i patrzcie, co u Was reaguje. Jeśli macie taki dziwny, narośnięty, taki pęcherzykowaty nos, to zbadajcie sobie insulinę i trzustkę, tak? I cukier. Jeśli macie na przykład, nie wiem, wypryski w okolicach skroni, po prostu tam wszystko, jakieś torbiele, narośle się pojawiają i tak dalej, to automatycznie też pomyślcie o tym, czy na pewno pracuje dobrze żółć. A jeśli żółć źle pracuje, no to niestety dobrze w organizmie nie będzie. Ale jak zatem być pięknym, żeby na pewno dobrze wyglądać, nie mieć zmarszczek i dobrze się czuć? Drodzy Państwo, słucham ostatnio takiego bardzo mądrego mędrca i on mówi tak, skupiacie się na witaminach, minerałach, na różnych aspektach medycyny naturalnej, a zapominacie o najważniejszym. Słuchajcie, 70% naszego ciała to co to jest? Woda. I teraz jaką wodę należy pić? Słuchajcie, ja jestem zwolennikiem tego, żeby pić przede wszystkim wodę z kranu. Ale jeśli macie wodę miejską, muszę Was zmartwić. Jeśli pójdziecie do toalety, nasikacie tam, a później odkręcacie kran, to pijecie tą samą wodę. Ona jest oczywiście przeczyszczona, filtrowana i tak dalej, ale są niestety takie rzeczy, których żadna machina, żadne filtry, żadne firmy nie przeczyszczą. Słuchajcie, spożywając wodę miejską, jesteśmy narażeni na antybiotyki, które ludzie spożywają i wysikują do toalety, na tabletki antykoncepcyjne oraz na różne hormony, które ludzie biorą oraz te tabletki, które spożywamy. I teraz pijąc wodę miejską, no średnio ją pić, bo jest mimo wszystko zanieczyszczona, ale jeśli mamy wodę miejską, no na pewno warto mieć założony filtr. Filtr możemy mieć na zbiorniku głównym i to jest ok, natomiast później warto sobie kupić szungit i po prostu w szungicie trzymać tą wodę. Wiecie, jak wygląda szungit? Kto z Państwa zna szungit? No wszyscy. I teraz słuchajcie, dla mnie największym kłamstwem chyba w życiu jest to, że powinniśmy pić 2 litry płynów dziennie. Prawda jest taka, że powinniśmy wypijać 40 ml wody na każdy kilogram masy ciała. I zauważcie, ważę 52 kg, to na moją wagę 2 litry to jest ok. Ale mam pacjenta, co waży 150 i czy taki pacjent ma wypić 2 litry wody dziennie? Nie. Ile pacjent 150 kg ważący powinien wypić wody? Policzcie. 6 litrów. I teraz znajdźcie mi takiego pacjenta, który waży 150 i wypija 6 litrów dziennie. Nie ma takiej możliwości. I zobaczcie, jeśli my nie skupimy się na tym naszym największym elemencie, jakim jest woda, to automatycznie będziemy mieli tendencję do skoków ciśnienia, kobiety będą miały celulit, kobiety będą miały zmarszczki, będziemy źle wyglądać, będziemy gromadzić wodę na brzuchu i w nogach i te nogi będą ciężkie jak kamienie.
Słuchajcie, drodzy Państwo, najgorsze w tym wszystkim jest to, że my jako ludzie i to ogólnie Polacy w ogóle nie mamy nawyku picia wody, no bo woda jest niesmaczna, powiedzmy sobie wprost, tak? Ale zasada jest taka, że jeśli zaczniecie pić wodę i pokażecie organizmowi, że ta woda jest i pojawia się cały czas, to wasz organizm się upomni. I teraz załóżmy, że mamy tutaj pacjenta, waży 80 kg. Ile on ma wody wypić dziennie? 3 litry 200 około, tak? Ale zapamiętajcie jedno, kawa, herbata się do tego nie wlicza. I jak macie nawet cudowne zioła, które są genialne, wspaniałe, oczyszczające, przeciwnowotworowe, to te zioła też się nie wliczają. Liczymy tylko wodę, liczymy zupę, liczymy sok, który powstał w warunkach domowych, a na pewno nie taki gotowy z kartonu. I liczymy jeszcze co? Na przykład wodę z solą, czy tam domowy sok, o którym mówiłam, ale na pewno nie będziemy liczyć żadnej kawy, żadnych kolorowych napoi i na pewno nie będziemy liczyć żadnych ziół oraz herbaty. Słuchajcie, w ogóle ja jestem zwolennikiem tego, żebyśmy Polacy w Polsce nie pili kawy i herbaty. Wiem, że to zabrzmi abstrakcyjnie, ale mamy mnóstwo ziół, które są nasze i które smakują podobnie i są z naszej strefy klimatycznej i na nas będą oddziaływać korzystniej niż ta kawa i herbata, która tak naprawdę nie wiadomo, czy tam rzeczywiście jest ta kawa i herbata. Jak już kupujecie kawę, to kupcie sobie w ziarnach i zmielcie, a herbatę kupujcie taką, która w całości rozkwita w pięknych liściach w momencie, gdy ją zaparzacie, a nie jakieś granulki, które niewiele mają wspólnego z herbatą. W ogóle wyobraźcie sobie, że herbata i kawa jest specjalnie podbarwiana, żebyśmy mieli kolor. Celowo podbarwiana, żebyśmy mieli tą esencję, tą moc. Więc drodzy Państwo, powiedziałam jedną rzecz, żebyśmy byli piękni i młodzi. To pierwszy, najważniejszy aspekt to jest woda. Jeśli nie macie nawyku wody, to załóżcie sobie, nie wiem, aplikację, żeby wam pikało, albo po prostu nastawcie sobie butelkę z wodą i podpiszcie. Dzisiaj data, jakiś tam uśmieszek, dzisiaj wypiję tą wodę. I pijmy, ale nie pijmy tak, że wypijamy pół litra na raz. Tylko pijmy małymi łykami, a często. I tak jest najlepiej dla naszych nerek. I teraz jeśli my mamy odpowiedni poziom wody, to nasza skóra jest piękna i elastyczna, a jeśli tej wody brakuje, to jesteśmy obrzęknięci jak bania i jeszcze dostajemy leki na wywalenie wody, co jest w ogóle abstrakcją. Pierwsza rzecz, o której powiedziałam, to jest woda. Drugą rzecz, którą warto byłoby wziąć pod uwagę, żeby młodo i pięknie wyglądać, to jest sen. Słuchajcie, ludzie nie potrafią spać, a niestety sen jest koniecznością. Słuchajcie, najlepsza zasada jest taka, że 8 godzin pracujemy, 8 godzin odpoczywamy i 8 godzin śpimy. Ale w dzisiejszym świecie i przy ilości obowiązków i rzeczy, które mamy, no to na pewno jest to ciężkie. Natomiast zasada jest taka, jeśli idziecie spać, godzinę przed snem gasimy światła maksymalnie, ile się da w domu, żebyśmy byli ciągle w ciemnym. Natomiast najgorsze, co może być, to odpalenie sobie po prostu dobrego filmu albo siedzenie na internecie i naświetlanie się światłem niebieskim. Jeśli wy się naświetlicie światłem niebieskim, to mogę wam zagwarantować, że będziecie spali, ale nie będziecie się regenerowali. Światło niebieskie może być do godziny 16, czyli telewizory, smartfony i tak dalej. Natomiast po godzinie 16 lepiej takich rzeczy w ogóle unikać, bo wy będziecie spać, a wstaniecie wyrypani. I teraz zasada jest taka, jeśli śpicie, macie spać, ale ma być totalnie ciemno. Słuchajcie, mam taką znajomą, która zawsze miała regularne miesiączki, wszystko było u niej poprawnie, przeprowadziła się do miasta i w mieście miała tak, że z jej okna do pokoju wpadało światło latarni. Wyobraźcie sobie, okres się jej po prostu rozregulował, spać nie mogła, w depresję wpadła i tak dalej. Ja mówię, dziewczyno, najprostszy sposób, kup sobie roletę. I zauważcie, że my oddziałujemy na światło i jesteśmy jednym wielkim ciałem odbierającym światło. Jeśli do naszego organizmu w nocy wpada po prostu sztuczne światło, to mimo, że mamy zamknięte oczy i wydawałoby się, że jest okej, to nasz organizm nie wytworzy melatoniny i nie wytworzy tych hormonów, które są potrzebne do snu. I chociażbyście jak się modlili o to, żeby się wyspać, zregenerować i spać, to nie wyśpicie się. Słuchajcie, sen jest bardzo ważny i teraz zauważcie, że macie pokój i jest jedna maluteńka lampka od telewizora albo jedna maleńka lampka od routera i wasz sen już jest zaburzony. Mimo, że macie zamknięte oczy, cały czas będzie ta lampka gdzieś tam, organizm ją odbierał, odczuwał. Robercie, ile mam jeszcze czasu?
5 minut, dobrze, czyli powiedziałam, pierwsza zasada to jest woda, druga to jest sen, trzecie, żeby być pięknym i młodym, to warto pamiętać o witaminie C. I witaminę C nie traktujmy nigdy jako sytuacji, że witamina C działa na odporność. Przede wszystkim potraktujmy witaminę C jako najtańsza i najlepsza sytuacja na wyglądanie pięknie i młodo. Bo witamina C przede wszystkim regeneruje kolagen, poprawia ukrwienie, świetnie wpływa na w ogóle zmarszczki, tak? Rewelacyjnie działa na odbudowę kręgosłupa. I jeśli chcecie mieć elastyczne i piękne ciało, to witamina C to jest konieczność. I teraz ktoś może zadać pytanie, no dobrze, ale ile ja tej witaminy C mam brać? Słuchajcie, są te tak zwane szoty witaminowe, tam jest 1 gram witaminy C. I ktoś może powiedzieć, że to jest bardzo dużo, ale zauważcie, że dzisiaj jest tak, że jeśli chcemy komuś naprawdę pomóc przy zaawansowanym nowotworze albo przy alergii, no to nie będzie kwestia 1 grama, to będzie nawet kwestia 100 gram dożylnie podane. Więc tutaj z tą witaminą C jest jak jest. Natomiast oczywiście do krwi podajemy nie kwas askorbinowy, tylko askorbinian. Natomiast żeby być pięknym i żeby ten kolagen i była ładna buzia i żebyśmy byli ochronieni przed metalami ciężkimi, to myślę, że 3-5 gramów dziennie będzie ok. I najlepiej taką witaminę C wsypać sobie do szklanej butli, ciemnej. Wsypujemy 3-5 gramów właśnie do butli, mieszamy i pijemy sobie cały dzień małymi łykami. Słuchajcie, kobiety mogą sobie wydarować wszystkie te kremy przeciwzmarszczkowe, które i tak nie działają. Wystarczy, żeby piły wodę i witaminę C. Woda i witamina C to są najlepsze rzeczy na zmarszczki, celulit, na piękny wygląd i na też naprawdę prawdziwy, bezpieczny i naturalny detoks wewnętrzny. A zobaczcie, w dzisiejszym świecie mamy bardzo duży problem z toksynami. Jak nie z powietrza, z wody, z żywności, jaka jest. I z różnych miejsc mamy dużo toksyn. I słuchajcie, ludzie myślą, że kupią sobie krem, na którym pisze super krem przeciwzmarszczkowy. A nie wiedzą o tym, że ten krem zawiera ołów, aluminium, że zawiera różne toksyny, glikole, talg rakotwórczy i wiele, wiele różnych rzeczy. A chyba już najbardziej dla mnie straszne jest, kiedy młode mamy po prostu używają tony kosmetyków dla maleństw, które mają być takie idealne, genialne i wspaniałe. Słuchajcie, to, że my tych kosmetyków nie zjadamy, nie znaczy, że my nie korzystamy z tych wszystkich substancji, które wcieramy w siebie. I tak jak powiedziałam, najlepszym kremem na zmarszczki i na piękny wygląd to jest, powiedziałam, witamina C i woda, oczywiście spożywana doustnie. Natomiast jak kupujecie kremy, powinna być jedna wielka zasada. Drodzy Państwo, krem kupujemy tylko taki, który jesteście w stanie zjeść. Jak Wasz krem nadaje się do zjedzenia, to taki sobie wcieramy. W pupę, w zmarszczki, pod oczy, wszędzie sobie wcieramy. Ale jeśli ten krem nie nadaje się do spożycia, to w ogóle odchodzimy i go w ogóle nie kupujemy. A teraz zmartwię wszystkie osoby, które korzystają z dużej ilości kosmetyków. Zauważcie, że im więcej używacie tych różnych rzeczy, tym starzej wyglądacie. Ja mam prawie 30 lat, pewnie nie wyglądam na tyle. Natomiast powiem Wam tak, mam firmę, która produkuje kosmetyki, a praktycznie ich nie używam w ogóle. Słuchajcie, ja używam w swoim domowym zaciszu proszku do prania, który sama sobie robię. Używam raz na jakiś czas kremu konopnego, który sobie robię. Używam siarkowego mydła i właściwie pastę do zębów z propolisem. I na tym koniec z moimi kosmetykami, a mam w swojej ofercie 90 różnych kosmetyków. I nie mówię tutaj pod tym kątem, żeby tych kosmetyków nie używać. Ale jeśli macie kupić kosmetyk, który z zasady jest rakotwórczy, a większość takich kosmetyków niestety jest, i ten kosmetyk nie nadaje się do spożycia, to go nie wcierajcie w siebie, bo wy będziecie tylko wyglądać starzej. A im więcej tych różnych rzeczy macie, tym jest gorzej. Słuchajcie, jak ja przychodzę do pacjentów, bo ja mam gabinet z pijawkami, a czasem odwiedzam pacjentów w domu i widzę tak, krem pod oczy, krem na zmarszczki, krem do pięt, krem do policzków, krem pod makijaż, podkład, potem jakaś baza, potem jakiś silikon tuszujący. Po prostu jak widzę ilość kosmetyków, które w życiu mamy, które nam są w ogóle niepotrzebne, a tak naprawdę wystarczyłaby woda i witamina C, to jestem przerażona i załamana. Słuchajcie, ja zawsze miałam problemy z alergią skórną, wszystko mi swędziało i tak dalej, więc zrobiłam sobie własny proszek do prania, obecnie jest normalnie w sprzedaży. Wszystkie wiadereczka się sprzedały, więc muszę Państwa zmartwić, już nic nie mam. Ale zobaczcie, że jak ktoś ma problemy skórne, czy to jest egzema, czy to jest łuszczyca, czy to jest trądzik, czy to jest liszaj, czy cokolwiek, czasem wymiana proszku na ten bardziej naturalny już Wam bardzo dużo daje.
A wykład jest o tym, żebyśmy wyglądali pięknie i młodo. Zauważcie, że jeśli macie chemiczne kosmetyki, to nie będziecie wyglądać pięknie i młodo. Kosmetyki mają być takie, żebyście mogli je zjeść, jak już powiedziałam, i detergenty mają być takie, że jakbyście wykąpali się w tych detergentach, nic wam by się nie stało. Słuchajcie, najprostszy sposób, żeby prać, to jest boraks, płatki mydlane, soda i tak dalej. Ja sobie wymyśliłam taką koncepcję troszkę moją, wymyśliłam sobie proszek, który za pomocą ubrań suplementuje mi magnez. Czyli do mojego proszku do prania sobie dodałam magnez i dzięki ubraniom właśnie sobie suplementuję te pierwiastki. Ale tak naprawdę, jeśli chcemy być piękni, młodzi, to na pewno żadne cudowne chemikalia nie mogą być w naszych domach. A zauważcie, że my z roku na rok używamy chemikaliów coraz więcej i więcej i więcej. Płyn do kolorów, płyn do białego, płyn do wybielania, płyn do tego, płyn do zmiękczania, do wszystkiego. Zauważcie, ile pieniędzy na to idzie, a to nie jest nic dobrego i to wam nie służy. Słuchajcie, jak myślicie? Mamy dwie restauracje. Jedna restauracja jest taka, że ma ileś wyparzarek, a druga restauracja myje naczynia ręcznie. W której restauracji szybciej się czymś zarazicie? Pozornie jest tak, że im bardziej odkażacie różne rzeczy, tym będzie mniej tych bakterii. Ale zauważcie, że były badania, które wskazywały jednoznacznie, że jeśli nie używacie zmywarki w domu i nadmiernej ilości chemikaliów, to po pierwsze, lepiej piszecie, ładniej, piękniej, macie poprawne wypowiadanie się, lepiej wam się w ogóle myśli i przede wszystkim wasz układ pokarmowy jest sprawny. A wiecie, kto ma najbardziej tragiczny układ pokarmowy? Osoby, które ciągle się odkażają. Ciągle wszystko musi być zdezynfekowane, oczyszczone. I nawet wiecie, wyobraźcie sobie, wkładacie tą przysłowiową kostkę do zmywarki. Ale my to wszystko zjadamy, a żeby być pięknym i młodym, my nie możemy jeść chemii. Słuchajcie, najbardziej i najlepiej wyglądają osoby, które mają jak najmniej wspólnego z chemią. A chemia to nie jest tak, że wy macie chemię tylko w proszkach do prania czy kosmetykach, tylko ona jest wszędzie. Wszędzie. Dzisiaj ta żywność jest pełna różnych rzeczy. A żeby wyglądać pięknie i młodo, no to niestety średnio. Drodzy Państwo, jeszcze ostatnią rzecz, o której powiem. Kobiety bardzo często mówią tak, no ładnie wyglądam, nie używam chemii i tak dalej, ale mam takie straszne, bolesne miesiączki. Słuchajcie, nie ma nic prostego na bolesne miesiączki, jak po prostu suplementacja magnezu. Kilka osób zadało mi pytanie właśnie, jak sobie pomóc w czasie takiej sytuacji. Słuchajcie, kobiety stosują różne hormony, tabletki antykoncepcyjne, jakieś rozkurczowe środki i różnego typu chemikalia, kolejne chemikalia, które są bezsensowne. A tak naprawdę wystarczyłoby po prostu, po pierwsze, pić więcej wody, brać witaminę C, a w przypadku kobiet, które mają problemy z miesiączkami, warto byłoby brać magnez. Jeśli wiemy, że taka miesiączka ma wystąpić, to przynajmniej tydzień przed okresem ładujemy do siebie dużo, dużo magnezu. Co to znaczy dużo? Jeden wypije jedną łyżeczkę chlorku magnezu i ma biegunkę. Jeden wypije więcej i tej biegunki nie ma. Ale deficyty magnezu są tak duże, że sobie nie wyobrażacie. Między innymi przez to, że wody w ogóle nie pijemy, tak? Natomiast magnez ładujemy w dużej ilości i to będzie szczególnie miało efekt w momencie, kiedy na przykład macie migreny, macie problemy z ciśnieniem, macie problem z różnymi bólami, nawet kręgosłupowymi i magnez to jest konieczność. Załóżmy już taką sytuację, że mamy młodą dziewczynę, która tutaj stoi i on strasznie boli ten brzuch. Strasznie boli. Co bierzemy? Siarczan magnezu, wcieramy jej mocno w brzuch i podajemy magnez doustnie. Natomiast jeśli chodzi o takie działanie rozkurczowe, bo ludzie mnie tutaj pytali dużo o takie zioła, to myślę, że najlepsze połączenie to jest zabranie sobie tak rumianek, krwawnik, konopia w stosunku 1:1 i to na pewno zadziała przeciwbólowo i rozkurczowo, szczególnie w takich sytuacjach kobiecych. Drodzy Państwo, żeby być pięknym i młodym, woda, sen, witamina C i jak najmniej chemikaliów. Im więcej chemii pakujecie w siebie, tym więcej tej chemii potrzebujecie, żeby wyglądać dobrze. Seks też, warty uwagi. Ja oczywiście skrótowo powiedziałam, ale słuchajcie, seks jest fajny, bo powoduje przekrwienie w organizmie, dotlenienie następuje w różnych miejscach, naprawa komórek i tak dalej. No, ale zauważcie, że dzisiaj świat jest tak skonstruowany, że ludziom się tak seksu po prostu nie chce. Badania wskazują, że dzisiaj mężczyźni wolą siedzieć na konsoli przed smartfonem, niż po prostu uwielbiać swoje kobiety, tak? A to wynika między innymi z tych samych rzeczy, o których mówiłam. Niedobór magnezu, zatrucie toksynami różnymi i tak dalej.
Joasie, poprosimy o piosenkę o seksie. A później drodzy będzie... Państwo, to było bardzo, bardzo skrótowe. Nie, najpierw będzie o wodzie, później o seksie. Ale jeśli chcecie porozmawiać ze mną i zadać mi jakieś pytania, to ja też służę pomocą i jestem na stoisku, tam dalej jeszcze jakieś pozostałe produkty moje zostały. Ogólnie ja o produktach staram się nie gadać, ale gdybyście potrzebowali maść od 7 boleści albo ashwagandę na wyluzowanie, żeby nie zabić teściowej albo siebie, to zapraszam serdecznie na moje stoisko. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Klaudia Cwajna. Sklep. Kopiec Zdrowia. Rabat 10%. Kod rabatowy ATVB. Zdrowie bez leków. Dla widzów ATVB 7% rabatu. Kod rabatowy ATVB. Wszystkie sklepy z rabatami dla widzów ATVB są na stronie atvb.pl w zakładce Studio Handlowe Sklepy. Witajcie kochani. Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę.